redakcja kontakt z autorem. Każda seria i każdy skok to były dla mnie trudne momenty. To było dla mnie też nowe doświadczenie. Cieszę się, że potrafiłem utrzymać swój system koncentracji i pozytywnego nastawienia, powiedział tuż po dekoracji podwójny mistrz olimpijski z Soczi. Stoch, który w imprezie triumfował po raz drugi z rzędu, dołączył także do jedynego dotychczas zawodnika w historii Sena Hannawalda mogącego się pochwalić wygranymi 4 konkursami w jednej edycji. Po zawodach Niemiec podszedł do Stocha i mu pogratulował jako jeden z pierwszych. Powiedział mi, witaj w ekskluzywnym klubie, zdradził później polski skoczek i dodał, nawet nigdy nie marzyłem o takim wyczynie, bo wiedziałem, jakie to jest trudne. Stoch od pierwszego do ostatniego konkursu powtarzał, że nie interesują go żadne rekordy. Na szczęście mogłem spać w nocy, ale to dlatego, że nie myślałem o tym, by wygrać zawody, a o tym, że chcę wykonać dobrze swoje zadanie. Po prostu oddawać dobre skoki. Wiedziałem, że jestem w dobrej dyspozycji i to mi wystarczyło. Zresztą zdawałem sobie sprawę z tego, że nie zawsze wszystko będzie zależało ode mnie, bo skoki są tak nieprzewidywalne i często zależne nie tylko od samych zawodników, powiedział drużynowy mistrz świata sprzed roku. Stoch przyznał też, że wprawdzie teraz odsuwał od siebie myśli o wygranej, ale w trakcie przygotowań tego nie robi. Od kilku lat już wiem, żeby się nie nastawiać, bo to nigdy nic dobrego nie przynosi. Łatwiej mi jest teraz sobie z tym radzić, ale oczywiście czasami o tym myślę, bo po prostu chcę wygrywać. To nie jest tak, że przygotowując się do sezonu myślę sobie, żeby tylko sobie fajnie skoczyć, a miejsce nie ma dla mnie znaczenia. Chcę być pierwszy, bo po to trenujemy, ale nie jadę z taką myślą na każde zawody, podkreślił. Każde zwycięstwo jest nagrodą za ciężką pracę, za wyrzeczenia, za czas spędzony na treningach i za wszystkie dni poza domem. To nagroda nie tylko dla mnie, ale też dla mojej rodziny i żony. Nie mogła być ze mną w Bischofshofen, bo jest na gali mistrzów sportu. Nawet zapytała się mnie przed konkursem, czy wolę być tutaj, czy na gali. Powiedziałem jej, że zdecydowanie bardziej wolę skakać w zawodach, dodał Kamil. W klasyfikacji całego turnieju Stoch o 69 roku, w 6 rok punkt wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera i o 87 roku, w 6 rok punkt Norwega Andersa Fannemela. Dawid Kubacki uplasował się na 6 pozycji. Udostępnij ocenę artykuł. Redakcja kontakt z autorem. Na pytanie, czy uważasz, że powodem katastrofy w Smoleńsku w 2010 roku Roentgen było zderzenie samolotu z brzozą, najczęściej udzielano odpowiedzi, nie. Chodzi o 36 roku, 1% respondentów. A więc tylu Polaków całkowicie odrzuca teorię pancernej brzozy? 28,1% pytanych odpowiedziało, nie wiem bądź trudno powiedzieć. A tylko 35,8% Polaków stwierdziło, że wierzy w wersję Putina Tuska-Millera dotyczącą brzozy. Zatem po latach prania mózgów przez Rosjan, niektóre media i polityków PO, PSL zaledwie 1/3 Polaków obstaje przy micie pancernego drzewa. Kto najczęściej wierzy w tę teorię? Wyniki są ciekawe. Według przedstawiciela sondażowni chodzi o osoby powyżej 50 roku życia, 42% ankietowanych o wykształceniu podstawowym gimnazjalnym, 46% respondentów o dochodzie powyżej 5000 zł, 52% oraz badanych z miast od 200 do 499 roku tysięcy mieszkańców, 44%.